Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś przygotowałam dla Was odcinek z cyklu Szczera Opinia. Będzie to bardzo skrótowa, ale jednocześnie intensywna recenzja po to, abyście wiedzieli, w co warto, a w co nie warto inwestować pieniędzy, jeżeli chodzi o nowości z marki Eveline, którą dobrze znamy i wiemy, że czasem produkują buble, a czasem mega hity. Więc zapraszam serdecznie do oglądania, jeżeli interesuje Was ta tematyka. W pierwszej kolejności rozpocznę od kosmetyków związanych z makijażem twarzy, później przejdę przez makijaż oka, ust, a na samym końcu opowiem o paru produktach związanych z pielęgnacją. Natomiast teraz rozpocznę od kosmetyku takiego dwa w jednym, czyli bazy serum, nazywa się Unicorn Magic Drops. Coś mi to przypomina już jakiś produkt z innej firmy, jeżeli macie jakiś pomysł, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Kropelki są różowe, rozświetlające, ale kiedy nakładacie to na twarz, absolutnie tego nie widać. Moim zdaniem to na duży plus, dlatego że nie podkreśla porów zmarszczek. Daje subtelny, przyjemny efekt nawilżenia i leciutkiego klejenia się na skórze, dzięki czemu podkład ma lepszą przyczepność i lepiej się rozprowadza. Ogólnie rzecz ujmując, jestem na tak, natomiast szkoda, że marka, mam wrażenie, skopiowała nieco ten pomysł z takimi kropelkami, ale ogólnie polecam. Ten odcinek rozpoczyna się dosyć pozytywnie, dlatego że następne produkty, które chcę dziś omówić, również oceniam bardzo wysoko. Pierwszym z nich będzie gąbka o takim śmiesznym kształcie. Moim zdaniem bardzo wygodnym, bardzo ergonomicznym, dlatego że poza tym, że jest zaokrąglona z jednej ze stron, co powoduje, że możemy idealnie sobie tutaj wklepać podkład, ale z drugiej strony jest ścięta, dzięki czemu możemy właśnie też przypudrować sobie na szybko twarz wtedy, kiedy nam się spieszy. Nieraz wspominałam o gąbkach z Eveline, ja je bardzo lubię, zarówno te poprzednie pomarańczowe, te jeszcze bardziej, ponieważ mają lepszy kolor chociażby i właśnie fajny ten kształt, który mnie przekonuje. Natomiast drugą rzeczą jest podkład i tak jak na każdą prawdziwą kobietę przystało, większość z Was na jesień czy po prostu nową porę roku pragnie właśnie wymienić swój podkład, nawet jeżeli ze starego jesteście zadowolone. Otóż jak brzmi mój werdykt na temat tego podkładu? Uważam, że jest to dobry, bardzo dobry, drogeryjny podkład o szerokiej gamie kolorystycznej, od kolorów jasnych pociemniejsze, natomiast to, co mi się w nich podoba, jeżeli chodzi o stricte kolory, to jest to, że mamy ładne odcienie beżu, niezbyt żółte, niezbyt pomarańczowe, które rzeczywiście nie utleniają się i ładnie wtapiają się w cerę, co według mnie jest na duży plus. Rzeczywiście, tak jak producent zapewnia efekt drugiej skóry, to ja to samo widzę też u siebie. Jest tutaj też zapewnione 24-godzinne satynowe wykończenie. Oczywiście z 24-godzinną trwałością bym nie przesadzała i nie mam zamiaru tak długo testować tego podkładu, natomiast jeżeli chodzi o satynowe wykończenie, to rzeczywiście daje on efekt pięknej, zdrowej, rozświetlonej skóry, bez drobinek, bez podkreślania porów i zmarszczek, co moim zdaniem jest na duży plus. Jeżeli chodzi też o formułę, jest ona beztłuszczowa, dzięki czemu o wiele dłużej się utrzymuje niż takie klasyczne na przykład kremy BB, ale też przez co mam wrażenie, że przy codziennym stosowaniu, tak jak ja go przynajmniej używałam na sobie, to po kilku dniach troszeczkę czułam, że obciąża moją skórę i już chciałam zejść na coś takiego delikatniejszego. Natomiast mimo wszystko uważam, że jak za tą cenę jest to bardzo, ale to bardzo dobry podkład i polecam go przetestować. Pudry utrwalające makijaż z tej samej serii co podkład, czyli Wonder Match. Mamy tutaj puder ryżowy oraz puder bambusowy, nieco mocniej matujący. Jeżeli chodzi o moją opinię, to według mnie po zastosowaniu tego pudru podkład, o którym mówiłam przed chwilą, traci na tym fajnym efekcie, więc moim zdaniem pogorszają troszeczkę sprawę. Matują dosyć silnie, jak dla mnie trochę zbyt silnie i nie lubię takiego efektu w makijażu. Wolę pudry nieco delikatniejsze, łagodniejsze, ale myślę, że może to być kwestia po prostu tego, że już nie należę do najmłodszych osób i po 30 mam nieco inne oczekiwania wobec pudru i wolę puder nieco bardziej jakby doinwestowany. Te są dla mnie po prostu za suche. Myślę, że dla młodszych osób, przede wszystkim dla jaśniejszych karnacji, ponieważ z tego, co zaobserwowałam na przestrzeni lat mojego doświadczenia, to nie ma opcji, żeby biały puder delikatnie chociaż nie wybielał. Na duży plus jest to, że nie daje efektu flashbacku, w związku z czym jest bezpieczny na ścianki zdjęciowe i sesje różnego rodzaju. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, dla młodszych osób i takich, którym się mocniej błyszczy skóra, ja nie będę ich używać, jeśli o to chodzi. Są spoko, ale nie dla każdego.
Jeśli chodzi o kredki do brwi z tej nowej kolekcji, to z jednej strony mamy tutaj taki cienki jakby rysik malujący, coś a la te kredki z Golden Rose, ale troszeczkę może minimalnie grubsze, o nieco mocniejszej pigmentacji i z drugiej strony bardzo podobny grzybyczek do rozczesywania. Grzybyczek jest bardzo fajny, kredki co do zasady również, natomiast jakby tutaj jedyne na co bym uważała, to jest kolorystyka i pigmentacja, dlatego że one są dosyć mocno napigmentowane, więc jeżeli nie macie takiej lekkiej rączki do makijażu, to trzeba tutaj mocniej uważać. A jeżeli chodzi o kolorystykę, to jedynka i trójka jest dosyć chłodna, co wydaje mi się lepiej się sprawdzi przy osobach, które nie są zbyt opalone, czyli takich jaśniejszych karnacjach. Dwójka jest już nieco cieplejsza, ale wszystko jest zachowane w ładnej tonacji. Nie określiłabym któregokolwiek z kolorów za bubel. Natomiast czy to będą najlepsze kredki do brwi w takiej grupie cenowej? Niekoniecznie. Wydaje mi się, że te z Golden Rose i z Vibo ze względu na delikatniejszy stopień pigmentacji mi osobiście sprawdzają się lepiej. Tutaj można się, że tak powiem, łatwo pomylić. Trzeba uważać na każdy fałszywy ruch, natomiast tak czy tak uważam, że są to dobre kredki do brwi. Paletka cieni z tej nowej kolekcji, z serii tych paletek nieco gorszych jakościowo i mniejszych i tańszych. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, nie tylko ze względu na to, że te cienie jakościowo odbiegają na plus względem tych poprzednich. Po drugie, jest tutaj coś, czego ja szukam. Każdej w zasadzie palecie, czyli z jednej strony użytkowość, z drugiej strony też to, że tą jedną paletą można zrobić kompletny makijaż i wszystkie kolory do siebie pasują, kiedy chcemy je użyć wszystkie naraz. Nie ma tutaj takiej sytuacji też, że na przykład cała prawie paleta jest ok, ale na przykład dwa cienie są do kitu, jeżeli chodzi o jakość czy też kolor. Nie, tutaj po prostu wszystko jest spójnie przemyślane i chciałabym pogratulować osobie, która projektowała tą paletę, ponieważ z jednej strony mamy tutaj bardzo duże wyważenie kolorystyczne, z drugiej strony mamy odrobinę szaleństwa, więc dla nieco bardziej pojechanych, użytecznych, użytkowych właśnie takich makijaży, to będzie coś bardzo fajnego. Myślę, że ta kolorystyka też jest projektowana przez osobę, która wie co robi, dlatego że pasuje do wielu tęczówek, do wielu karnacji i na wiele pór roku, więc wydaje mi się, że jak nic trzeba to rozbudować i najlepiej zrobić w wersji takich jeszcze lepszych jakościowo cieni. Na przykład Eveline robi te takie duże metalowe palety. Bardzo chętnie bym zobaczyła właśnie rozbudowaną wersję tych kolorów. Jestem na bardzo duże tak i bardzo się cieszę, że w końcu ktoś robi logiczne i przemyślane palety. O eyelinerze z nowej kolekcji powiem krótko. Uważam, że jest to jeden z najfajniejszych eyelinerów na rynku, jeżeli chodzi o taką drogeryjną grupę cenową. Mamy tutaj do czynienia z wodoodporną formułą, czarnym, intensywnym, pięknym kolorem, takim delikatnie połyskującym. Nie robi takiego właśnie matu, którego ja osobiście nie lubię. Wygląda naprawdę dobrze, natomiast końcówka jest wykonana z takiej gąbeczki. Ona jest bardzo precyzyjna, wygodnie się nią pracuje, natomiast trzeba uważać, dlatego że przy dłuższym użytkowaniu jakby ta jakość tej gąbeczki może nie zdać egzaminu, dlatego że ona nie jest na tyle twarda, żeby nie podlegała żadnym jakby uszkodzeniom i wtedy ten koniuszek może już nie robić aż tak precyzyjnej kreski. Natomiast jeżeli będziemy uważać, to myślę, że wszystko będzie w porządku, dlatego jak najbardziej polecam, zwłaszcza jeżeli jesteście osobami początkującymi zrobieniem kreski, ponieważ takimi linerami robi się je najłatwiej. Jeśli chodzi o nowe tusze do rzęs, to te z nowej kolekcji Viva Full nie zrobił na mnie większego wrażenia. Uważam, że jest to taki zwykły tusz do rzęs, bez szału, przynajmniej jeżeli chodzi o szczoteczkę, nie mówię o formule, bo Eveline ma dosyć dobre te formuły. Natomiast drugi, o tym miętowym wykończeniu, Viva Curled, jest rzeczywiście fajny, niepozorny, bo szczoteczka wygląda totalnie zwyczajnie, natomiast on daje efekt idealnego rozdzielenia rzęs, uniesienia właśnie z liftingowania do góry i takiego wyciągnięcia. Więc jeżeli macie gęste rzęsy i lubicie podkreślać każdą z nich i je tak właśnie do góry unieść, to tusz da Wam bardzo naturalny i fajny efekt. Ja jestem pozytywnie zaskoczona, natomiast ten nie za bardzo. Jeśli chodzi o pomadki do ust, to przyznam się szczerze, że nic szczególnie mnie nie zachwyciło. Rozpocznę może od zestawów do ust Oh My Velvet Lips, gdzie mamy konturówkę i matową, welwetową pomadkę. Po pierwsze, jeżeli chodzi o welwetowość tej pomadki, to jest ona dosyć wątpliwa, ponieważ moim zdaniem daje dosyć suchy efekt na ustach i w tej cenie można znaleźć coś lepszego. Konturówka jest idealnie dopasowana kolorystycznie.
Zazwyczaj jest to plus, natomiast tutaj jest to minus, dlatego że kolory, które mamy tutaj na opakowaniu, bardzo piękne i twarzowe, po wyjęciu z opakowania okazuje się, że są o połowę jaśniejsze, przez co mało niestety twarzowe, dlatego że praktycznie zlewają się z kolorem większości karnacji. Co więcej, większość z tych kolorów będzie pasować do jasnych, zgaszonych i ciepłych typów urody. Na przykład, jak może oglądacie Agnieszkę Janoszkę, to właśnie to są jej kolory. No właśnie, to jest dosyć wąska grupa osób, którym będą pasować te odcienie. To, co jest natomiast na duży plus, jeśli chodzi o te pomadki, to przepięknie pachną ciasteczkami. Natomiast czy warto na nie wydawać swoje pieniądze? Niekoniecznie. Może gdyby w przyszłości producent wpadł na to, że przy tak jasnych kolorach warto zrobić nieco ciemniejszą konturówkę, to tak, natomiast na tą chwilę bym się wstrzymała. Zbliżając się już do końca, dwa nowe odcienie z serii Matte Magic, czyli pomadki matowe numer 21. Absolutnie nie polecam, ponieważ jest to jasny, chłodny odcień beżu, który totalnie zleje się z resztą Waszej twarzy i w większości osób, chyba że macie skrajnie jasną karnację, to po prostu no, nie będzie ogólnie wyglądał dobrze. Drugi natomiast kolor 22 jest przepiękny, jest to idealny odcień takiego zgaszonego buraczka, wskazany dla osób, które zawsze marzyły o czerwonej pomadce, a obawiają się takiego krzykliwego efektu z tych strażackich odcieni, to warto od czerwonej pomadki zacząć właśnie w takim odcieniu. Idealny dla chłodnych, przygaszonych typów urody. Następnie błyszczyki. Zazwyczaj lubię błyszczyki z Eveline, natomiast tutaj te poza zapachem jakoś mnie szczególnie nie porwały. Ewentualnie na dziewiątkę warto zwrócić uwagę, ale powiem szczerze, że to wykończenie tych drobinek, nie wiem, jestem na nie. Ale oczywiście każda z Was może przetestować. Natomiast nowość, która pewnie miała być hitem, ale moim zdaniem jest totalną klapą, czyli właśnie taka wersja tintów do ust tatuażowych o intensywnych kolorach, które intensywne są tylko w opakowaniu. Na ustach niestety już albo stety nie są już takie intensywne, ale to nie jest ich problemem, tylko to, że one niby są trwałe. Kiedy robiłam swatche na ręce, to rzeczywiście nie mogłam wręcz ich zmyć, natomiast na ustach jakby schodzą nierównomiernie i wcale się tak długo nie utrzymują, więc w tym sensie uważam, że jak na tinty do ust wypadają bardzo kiepsko, ale również przepięknie pachną. I na sam koniec zupełnie wspomnę o rozbudowanej serii kremu Egipski Cud, czyli Egyptian Miracle, o którym mówiłam już jakiś czas temu i zarzuciłam temu kremowi to, że on po prostu jest kopią bardzo popularnego kremu, który możecie kupić w Sephorze. Wiele z Was mi napisało, że naprawdę super jest ten krem. Co prawda to jest taki krem smalec, bardzo, bardzo tłusty dla bardzo suchych, atopowych skór i o dużym problemie wręcz schodzenia skóry z powodu suchości i ja się nie spotkałam z czymś takim u siebie, dlatego może mi się aż tak sam ten krem w sobie nie sprawdził, ale tak, wiem, że ma dobry skład i w ogóle, ale firma teraz rozbudowała kolekcję na bazie tego kremu i na bazie składników z tego kremu i zrobili coś takiego jak olejek do biustu i ciała na rozstępy i różne takie cuda. Powiem Wam, że mimo takiej tłustej konsystencji nie jest taki klejący, bardzo przyjemnie się z niego korzysta, bo przepięknie też i delikatnie cytrusowo pachnie. Myślę, że może się sprawdzić dla osób właśnie o suchej skórze. Zauroczyła mnie krem maść do stóp i do suchych skórek i paznokci. I ja teraz robię przerwę od hybryd i to według mnie jest rewelacja, coś bardzo skutecznego. Będę o tym opowiadać więcej prawdopodobnie w ulubieńcach oraz to, co na pewno musicie kupić sobie na ten sezon, to jest balsam ratunek do ust. Kładziecie sobie to na dzień, na noc. Bardzo dobrze odżywia, natłuszcza tą skórę ust, a teraz mamy sezon taki jesienny, gdzie grozi nam przesuszenie, więc polecam, też widziałam, Ada Grodkowska polecała i również się pod tym produktem podpisuję. Moi drodzy, gratuluję, że dotrwaliście do samego końca. Mam nadzieję, że teraz będziemy się częściej spotykać i że będę miała nareszcie więcej czasu na produkcję filmową dla Was. Jeżeli tego chcecie, to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, nacisnąć dzwoneczek, bo wtedy otrzymacie powiadomienie o każdym filmie, ponieważ widzę, że moje ostatnie filmy szkoleniowe nie są tak chętnie przez Was oglądane. W związku z czym troszeczkę się wstrzymam z nagraniem właśnie tego typu treści. Skoncentruję się w tej chwili bardziej na kosmetykach. No i tyle. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Hej!